Witajcie moi drodzy, z tej strony Hudson i to jest kolejny odcinek z gry GTA 4. Kolejna misja. O Jezu. Jedziemy do Elizabety Torres. Nasza nowa mocodawczyni, tylko może schowamy sobie giwerę, bo nam nie jest potrzebna. Znalazłbym sobie... Mógłbym podjechać... O tom. Może nie chodźmy po trawie, no hej, hej. Szanujmy zieleń, kek. No... kupić jakiegoś kałacha albo coś ten dezeń. Kurde, jaki Janusz tam stał. No taki meksykański Janusz, dobra. Wchodzimy. W ogóle na szczyt tego wieżowca można wejść. Normalnie tu jest klatka schodowa wszystkich tych wieżowców. Misja nazywa się Irlandzkie Szczęście. That's the way you want it, amigo? Then that's what you're gonna get. And that's sure you fucking punk. Oh, hey, ¿cómo estás? Hey, wait, espera. Jorge, he's with me. Liz, this is Nico, Roman's cousin. And Nico, this is Elizabeta. Hey. She's an old friend. She'll give you some work. Okay, thank you, ma. So, tough guy, you know about this business? I know about protection. What do you need? I need someone no one knows to oversee a deal I'm not sure about. Easy. I think it'll be a bit more taxing than hanging with Manny on the streets. Not so. For one, I won't have to listen to him talk. Jego biadolenia. Hey Nico, this is Patrick. Paki McCreary. Paki. Czołeczka. Paki is shopping, but I've never trusted the people he's buying off, and I can't, in good consciousness, help him unless he's got some extra insurance. You. And that's why you're the best, darling. Ah, maybe. All right, tough guy. Let's do this. Sure. See you later, Nico. Goodbye. And will you call Michelle again? She really likes you. Yeah, yeah. O, trzeba do niej zadzwonić, ale to poza odcinkiem. No. Oj, chyba wiem co to za misja będzie. Jak poprzednia była taka super krótka, to ta będzie kurde dłuższa. A, to nie jeszcze, nie, to jeszcze inna misja. You're my guardian angel. You don't trust these guys you're doing the deal with. How come you trust me? You got a good look about you. And I'm lucky with my gut feelings. Dobra, no to co? No to jedziemy. Siadamy naszej super bryki. Muszę się wsłuchać jak... Mam dziwne wrażenie, że dźwięk dochodzi z przodu. Skoro to ma być podróba 911, gdzie łazisz, łazęgo? Lakier mi porysuje Gałgan 1. No to ten, jak to się mówi, silnik powinien być z tyłu. Zresztą to by sugerowały te wloty z tyłu powietrza. Dobra, zaparkujemy sobie tu. O, tu jest w ogóle ten cały warsztat, który wyleciał w powietrze jakiś czas temu. A, czy mogę to auto zostawić, czy mi nie zniknie? Dobra, trudno, najwyżej zniknie. Karabin wyborowy. I o tym mówię właśnie, kurde. W GTA 5 pierwsze co mnie uderzyło po godzinach grania w czwórkę jest to, że jest mało miejsc, do których można wejść. Taka prawda. Kurde, tutaj w prawie każdym budynku jest wejście na dach. O, jest snajpera. Się kucało. I tutaj będzie impreza teraz. Przyjechał Paki. No, jest moja fura na szczęście. O, rety. Mam tylko nadzieję, że uda mi się to pierwszym razem załatwić. No, to oczywiście tutorial musi być. Który z nich zaraz giwerę wyciągnie. Nie pamiętam, który. O, coś się dzieje już nie teges. Kłócą się. No, no. Kurde. Kurde, jakiś NPC tam wbiegł. No. Piękny hedzik. Nie ma odjeżdżania. Chyba wszyscy. O. I po misji. Kurde, myślę, że to też będzie dłużej trwało. No i fajnie. Mamy nowego karabajna. A tymczasem, czy nam zakosili samochodzik? Byłoby niefajnie. Przywiązałem się do tego kometa. A nie, stoi, dobra. A uspokój się, grubasie. Dobra, działa. A w ogóle to jest chałupa. Dobra, no to ja tutaj się z wami pożegnam. Skoczę sobie spluwę jakąś zakupić, fajniejszą. No. O, Roman, halo? Yeah, I think I've got enough on my plate at the moment, Roman. Well, if you need some downtime, go hang out at the apartment and watch some American TV. Much better than the shit we got back in the old country. Most of the shit on TV in the old country was from America. Don't you remember, Roman? Then watch the TV here and get nostalgic. I don't know, later on. Come on, this is ridiculous. No, właśnie zadzwonił na chatę, żeby przyjść na chatę. Dobra. No, to ja się teraz z wami pożegnam. Dziękuję za oglądanie, za komentarze, łapki w górę, w dół, cokolwiek. No i widzimy się w kolejnym odcinku z GTA 4 albo jakimś innym na kanale. No, na razie to było tyle. Dziękuję, pa pa.